I lost them. That is most disappointing. He got lucky. Did you bring me anything of value, Bounty Hunter? Not much. Just his name. Skywalker. Jesteśmy już na torze. Właśnie się rozpadało, ale na szczęście zanim zaczęło padać, zdążyliśmy sobie zrobić kilka fotek na torze i nagrać jakąś rolkę, jak się toczymy. Zdążyliśmy odpowietrzyć już chłodnicę. W tej chwili Santi wyjmuje jeszcze cewki, bo woda stoi w cewkach i po prostu jak się auto rozgrzało, to zaczęła się gotować tam woda w środku. Jak tylko wybierzemy wodę z cewek, no to jedziemy zrobić jakieś pierwsze kółka po torze. Na razie jeszcze bez podpiętego ręcznego, bo no niestety brakło czasu. Zamontowany mamy jeden fotel, drugiego też nie zdążyliśmy zamontować. No ale co, fura jest z grubsza poskręcana, zawieszenie zdążyliśmy poskręcać, wydech zamontować, body zamontować, wszystko się trzyma, auto dojechało, jesteśmy na torze. Wydaje się, że wszystko działa, zaraz zobaczymy w boju, jak to wygląda. Weź tak, żeby mnie nie zabiło, proszę. Tak, nie zabija, ja już tu kurwa wchodziłem ten. To się kameruje? Poprawię fryzurę. Wciągnę brzuch. Wyjmę część rzeczy tutaj, żeby nie było, że jestem taki ulany. Dobra, trzeba profesjonalne te wkręty wykręcić. Tak, teraz musimy zmienić pompę paliwa, bo po wstępnych ustaleniach i próbie plaka wychodzi, że mamy za mało paliwa. Czyli jest szansa, że będzie jeździć. Tak, no bo generalnie auto jechało. Nie wiem, czy nagrywałem, bo nie jechałeś. No ale auto jechało, jakby miało 100 koni. I o dziwo sprawdziliśmy wszystkie świece, wszystkie cewki i niby działa, a wciąż nie jedzie. No i teraz sprawdziliśmy, no tak jakby dostawało za mało paliwa. Zaraz spróbujemy zmienić pompę paliwa i zobaczymy, co wtedy się będzie działo. Generalnie jest gituwa, auto po zmianie pompy zaczęło już się wkręcać do końca i normalnie jak sobie tutaj stoi,
to normalnie bierzemy je do odciny i robi tu. No i potem elegancko wyjeżdżam tam na tor, Jacek stoi za mną, Pseto w aucie obok, kamera odpalona, jedziemy, pierwszy zakręt, normalnie łamiemy się, wszystko elegancko, idzie boczurem, no i nagle zjeżdżam tutaj sobie do parku maszyn, otwieramy maskę, znowu nie wiemy co jest grane, bierzemy, sprawdzamy wszystkie te cewki po kolei, no i nagle znowu zaczyna działać, dobra, wsiadamy w auto, jedziemy jeszcze raz na start, startujemy, pierwszy zakręt, idzie bokiem i zaraz no i tym optymistycznym akcentem na dzisiaj chyba kończymy. Jutro spróbujemy to reanimować, a jeśli nie, to po prostu sobie nagramy coś jak stoi i też będzie fajnie. W drugim dniu. Mamy akurat chwilę przerwy, bo tam Tomek zaparkował w polu, więc jest trochę ciszej. Tak to dzisiaj na torze jedno auto za drugim jeździ, więc nie bardzo jest nawet czas i miejsce, żeby testować Nissana, bo tam dalej coś jest nie tak, nie do końca z mocą. Nie wiadomo, czy jakiś czujnik położenia wału, wałka, przepływomierz. No, typowałem 50, tak? Zbudować furę się udało. Przyjechała tutaj, jeździ. Dla mnie plan jest wykonany w 100%, to że jakieś tam malutkie fuck-upy wyszły z tym, że no nie ma w 100% tej mocy, no to to jest do naprawienia na spokojnie później. Biorąc pod uwagę naprawdę czas, w jakim udało się ogarnąć to auto, jakiego stanu do takiego jak teraz wygląda, no to jest dla mnie plan wykonany w 100%. Naprawdę chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy pomogli w tej budowie. Przede wszystkim Santiemu, Lisowi, Psetowi, który teraz nagrywa tam z drugiej strony, za to, że to wszystko uwiecznił. No ja jestem zadowolony w chuj, naprawdę cieszę się, że mogę tu być, cieszę się, że mogę sobie pojeździć tą furą po torze, porobić fotki, nakręcić jakieś filmiki. No i generalnie co, no cieszyć się tym wszystkim. Jeszcze będzie czas, żeby to ogarnąć i wtedy nagramy jak jeździ.